Cześć, witam wszystkich z tej strony Trupat, witam w kolejnej niejako serii na moim kanale, a mianowicie będę rozmawiał tutaj o grach starych, które zagrywałem się, które lubiłem oraz o tych nowych, bieżących. Ogólnie na moim kanale pojawiła się nowa playlista o nazwie Vlogi o grach i sprzęcie, także będzie tutaj poruszany temat konsol, jakichś starych rzeczy, starych komputerów i tak dalej. Ogólnie i to starych, i to bieżących, także stay tuned i śledźcie tę playlistę, gdyż wydaje mi się, że ona będzie jedną z ciekawszych na moim kanale. A dzisiaj chcę poruszyć temat GTA, czyli legendarnej już serii tak naprawdę gier wideo, z którą tak naprawdę byłem od samego początku, można by powiedzieć, ponieważ śledziłem ją od serii GTA 2. Ale posłuchajcie tej całej historii. Posłuchajcie opowieści, hej, hej, aho, co ładunek grozy mieści, hej, hej, aho. Seria stworzona przez firmę Rockstar jest stosunkowo dzisiaj bardzo znanym tytułem. Wiecie, GTA to jest jedna z najważniejszych gier tak naprawdę na rynku. Kiedyś nie było to takie popularne i takie ważne. Kiedyś ta gra wzbudzała bardzo duże kontrowersje, zresztą do dzisiaj wzbudza, ale jak gry wideo miały niejako swoje początki i ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, co to jest, nie za bardzo potrafili tego dotknąć. Zresztą to dzisiaj wielu ludzi po prostu nie rozumie gier wideo i wiesza psy na nich, odznacza jakby ludzi, którzy popełnili jakąś zbrodnię, że to właśnie przez gry wideo, to jest kompletną bzdurą w 99% przypadku. Dlatego GTA naprawdę miało dość poważne zadanie, żeby zawładnąć rynek, ponieważ swoją kontrowersją mogło sobie z jednej strony narobić się przeciwników, ale z drugiej strony też zdobyło masę fanów i ja jednym z tych fanów właśnie się stałem. Początki mojej przygody z GTA rozpoczynają się od serii GTA 2. Tak, nie grałem w poprzednie GTA, nie grałem w GTA 1 czy tam London, nie pamiętam, czy to się tak nazywało, czy to był jakiś dodatek. Pamiętam, że GTA 2 zobaczyłem u takiej mojej koleżanki, kiedy miałem powiedzmy, nie wiem, 8 lat, może mniej nawet, kiedy byłem naprawdę małym gnojem. Czy nawet do przedszkola jeszcze chodziłem, pamiętam, że przeszedłem do niej kiedyś i ona grała w pewną grę. Grała w grę, w której można było robić naprawdę okrutne i dziwne rzeczy. Wchodzić, bić ludzi, strzelać do ludzi, porywać samochody, przejeżdżać przechodniów. To było naprawdę wtedy dla mnie szokujące i pamiętam doskonale po dziś dzień to intro, może nie intro, ale główny motyw, który był puszczany w menu gry, gdy wybierało się oczywiście co mamy robić, czy nowa gra, czy opcje, czy wyjście z gry. I te zdjęcia tych takich gangsterów, którzy siedzą, palą jakieś cygara, to naprawdę robiło wrażenie, jacyś ludzie wytatuowani. Naprawdę, naprawdę to był szok wtedy. No i po włączeniu oczywiście tej gry pierwszy tekst. I pamiętaj, szacunek to wszystko. Tak, szacunek to wszystko. I tak rozpoczynała się nasza przygoda w GTA 2. Kiedy to musieliśmy stanąć po pewnej stronie, albo Y-ków, jak ja na nich mówiłem, to była chyba Yakuza, albo Z-ów, nie wiem, Zaibatsu chyba się to nie nazywali, albo taki chyba uśmieszek był, nie pamiętam szczerze mówiąc, jaką reprezentowali grupę właśnie ci ludzie z uśmieszkiem, ale to też była jakaś jakby mafia, jacyś gangsterzy i do tych trzech gangów, do jednego z tych trzech gangów mogliśmy należeć. W zależności od tego, jakie misje wykonywaliśmy, czy dla Z-ów, czy dla Y-ków, czy dla buziek, tak właśnie jakby łączyliśmy się z nimi i zaczynaliśmy współpracę. Ja pamiętam, że zawsze wybierałem Z-ów. Moja pierwsza misja to było pobiec do Zaibatsu. Zaibatsu? Mam nadzieję, że dobrze mówię, bo nie wiem, nie jestem... Chyba Mishima Zaibatsu to było w Tekenie. No dobra, możliwe, że się pomyliłem, ale do Z-ów biegłem jako pierwszy. Wykonywałem tam dla niej jakąś tam misję. Pamiętam, że potem Y-ki i buźki mnie nienawidzili. W ogóle się przejeżdżało, czy tam zabijało w jakiś sposób właśnie przechodniów oraz jakby gangsterów przeciwnej drużyny. I wtedy zyskiwało się szacunek u Z-ów, a traciło Y-ków. Wtedy Y-cy nas atakowali. No to było dość ciekawy, taki bardzo prosta mechanika, ale naprawdę ciekawa. Co więcej, grę tak naprawdę można było przejść na masę sposobów, ponieważ te misje w Z-ach, Y-kach i buźkach, one były zupełnie różne. To znaczy, z jednej strony były różne, a z drugiej strony wydaje mi się, z tego co pamiętam, to stawiały nas po dwóch stronach barykady. To znaczy, gdy wykonaliśmy misję dla Z-ów, to na przykład nie była misja, że trzeba było iść i wkopać Y-kom,
A gdy byliśmy po stronie Y, to ta sama misja miała miejsce, tylko z perspektywy właśnie członka Y, więc powiedzmy, że Zeci nas atakują. No tak to wtedy interpretowałem. No i faktycznie to był bardzo fajny, przyjazny koncept. A sama gra, no naprawdę była niesamowita. Główną frajdą, jaka mi ta gra sprawiała, było oczywiście chodzenie, uderzanie przechodniów pięścią, gdyż strzelanie nie było w tej grze takie bardzo dopracowane. Grałem, z tego co pamiętam, chyba na klawiaturze w to, więc nie za dobrze mi szło. Czyli uderzanie pięścią przechodniów, tak na śmierć, atakowanie, gonienie takich kolesi z czerwonej koszulce i z białą czapką, z tego co pamiętam, to byli złodzieje, którzy nam kradli pieniądze. Za to chyba policjanci nas nie gonili, o ile dobrze pamiętam. No i oczywiście przejeżdżanie przechodniów samochodami, gdyż tam było duży nacisk na jazdę samochodów, w końcu to było GTA, Grand Theft Auto, teraz troszeczkę, no nadal jest w sumie coś w tym jest, ale wtedy to jeżdżenie samochodem w serii GTA było takie bardzo, bardzo, no bardziej interesujące, tak? Jakoś takie, no, dawało dużą satysfakcję, tak? Pamiętam, że samochód policyjny był chyba najszybszy, czy jednym z szybszych. No, tych samochodów było naprawdę sporo. Model jazdy oczywiście był taki bidny, no bo to było oczywiście widok z góry, ale to te ślady opon, możliwość eksplozji samochodów i ten taki efekt 3D, który na kamerę nam się nakładał. Możliwość ustawienia samochodów w rządku, potem rozwalania jednego i potem po kolei każdy wybucha. Naprawdę, naprawdę to było fajnie zrobione i wciągała taka bezsensowna jatka. Nie tyle wykonywanie zadań i misji dla poszczególnych klientów, ale przede wszystkim właśnie taka rozruba, rozwalanie. Pamiętam słynny Rampage, to chyba się nazywało, nie wiem, rozwałka czy coś takiego. Nie pamiętam, czy szał zabijania. Zbierało się taką czaszkę i wtedy dostawało się jakąś broń i trzeba było zabić określoną ilość ludzi właśnie tą bronią. Wtedy też policja nas atakowała, a gdy się zakończyliśmy oczywiście tę zabawę, to wszyscy nagle o tym zapominali. I policja, i przechodni. To było naprawdę ciekawe doświadczenie właśnie w GTA 2. Pamiętam też ludzi, którzy... Była taka grupka NPC-tów, którzy chodzili takim wężykiem. My na nich mówiliśmy chyba mnisi. Mnisi, którzy chodzili, i pamiętam, że przejechanie za nich dawało dużo więcej hajsów czy tam punktów. Nie pamiętam, co tam się zbierało. No i pamiętam, że to było dość atrakcyjne. Jedyny problem, jaki miałem z tą grą, było zapisanie gry, ponieważ w grze można było zapisać grę w jednym miejscu, z tego co pamiętam, i to było na samym starcie, tam gdzie rozpoczynaliśmy rozgrywkę, tam gdzie padały te słowa i pamiętaj, szacunek, to wszystko, tam można byłoby wrócić. Chyba zaparkować samochód, czy wejść gdzieś i zapisać grę. To chyba był kościół notabene, bo z tego co pamiętam, to wychodziliśmy z kościoła, po chyba spowiedzi jakiejś, i wtedy właśnie rozpoczynaliśmy nasze gangsterskie życie. Szczerze mówiąc, fabuły nie pamiętam GTA 2, czy była jakakolwiek, może jakaś była, ale wtedy nie zważałem na to kompletnie i po prostu się dobrze w tej grze bawiłem. Ale wracając jeszcze do tego problemu z zapisem gry, no to to był faktycznie duży, duży problem, ponieważ za każdym razem, gdy włączałem GTA 2, rozpoczynałem grę od początku, bo nie wiedziałem, jak trafić do tego miejsca. Nie było żadnej mapki, która by mogła mnie doprowadzić. Po prostu nie miałem pojęcia, jak tam dotrzeć. I w sumie do dzisiaj nie wiem. I nie wiem, czy jakbym rozpoczął teraz przygodę z GTA 2, zacząłbym grać w to, to czy bym się dobrze bawił i czy powróciłbym do tej bazy, żeby zapisać grę. Swoją drogą, jeżeli wiecie, jak zapisać grę w GTA 2, to możecie mi dać, może kiedyś powrócę do tej gry, bo na pewno przyjemnie mi się w nią grało. To była jedna z tych niewielu gier, w których wcielaliśmy się niejako w złą postać, ponieważ ona była bardzo brutalna i otwartość świata, możliwość atakowania przechodniów, uciekania przed policją, naprawdę, naprawdę była kusząca. Pamiętam nawet też te interakcje tej postaci, która mogła na przykład chodzić i bekać i pierdzieć przy ulicy, wtedy ludzie cię uciekali od ciebie albo cię atakowali, już nie pamiętam. Pamiętam, że można było być takim oblechem. No naprawdę, naprawdę gra rewolucyjna. No i kto by się spodziewał kolejnej części GTA 3, która wtłaczała nas w trzeci wymiar. Naprawdę, naprawdę to była niesamowita rewolucja wręcz w grach właśnie z dwójki na trójkę. To było coś niesamowitego, po prostu niesamowitego, ale o trójce powiem w kolejnym vlogu. Pamiętam tylko też, że GTA 2, nie mówiłem na to GTA 2, na szczęście się już oduczyłem, ale mówiłem GTA 2. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że ta koleżanka, która pokazała mi tę grę, której notabene jej ojciec w to grał przede wszystkim, no bo wiecie, to była gra dla dorosłych, mówiła właśnie na to GTA 2. Gramy w GTA, więc przede wszystkim w GTA, czyli w GTA grałem u niej. Właściwie to patrzyłem, jak ona w to gra, bo nigdy mi nie dawała zagrać. No a sam pamiętam, po latach w zasadzie już zacząłem grać, tuż przed wydaniem trzeciej części GTA, o której powiem w kolejnym materiale, w kolejnym vlogu, także dajcie mi znać, czy
jeszcze chcecie usłyszeć historię o GTA 3 oraz o kolejnych, czyli Vice City, San Andreas, GTA 4 i oczywiście najnowszej części GTA 5. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, dajcie znać, czy takie vlogi o grach Wam się podobają, czy chcecie usłyszeć kolejne historie i to o nowszych, i to o starszych tytułach. No jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Wpadnijcie też na fanpage Turpata, na grupę na Facebooku Turpaciarnie. Wszystkie linki macie pod spodem. Obczajcie moje Instagramy, Snapchaty itd., itd. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie i cześć!